Cześć, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygut. Jestem behawiorystką zwierzęcą, ale także trenerką i zawodniczką obedience, czyli sportowego posłuszeństwa. Dawno dla Was nie nagrywałam. Powody są dwa. Jeden, widzicie tam z tyłu, w końcu moja szkoła Team Spirit w Toruniu ruszyła pełną parą. Prowadzimy tam zajęcia agility, obedience, niedługo także i frisbee, posłuszeństwo na co dzień, szkolenie dla przedszkolaków, czyli szczeniąt. Drugi projekt, który właśnie też zakończyłam i który będziecie mogli nabyć już 20 listopada, to jest moja druga książka, ale o niej opowiem więcej, jak już będę ją miała wydrukowaną w rękach. Wtedy Wam pokażę, poopowiadam, może nawet troszkę ją gdzieś tam przejrzymy i poczytamy. Ale dzisiaj zapraszam na odcinek pod tytułem Jak zachęcić psa do zabawy? Oglądajcie dalej. Kilka przyczyn, dlaczego pies może nie chcieć podejmować zabawy z Wami. Pierwsza, dość taka częsta, to to, że jego doświadczenia bardziej zasadzają się na pogoni zabawki, czyli po prostu jednym słowem za dużo razy rzucaliście mu czy patyka, czy zabawkę jakąś typu piłka frisbee i tak dalej, więc nauczył się, że bardziej zabawa to jest taka pogoń przedmiotu, jest to też bardziej wzmacniające, bardziej naturalne dla psa niż szarpanie się z nami. Więc psy bardzo chętnie w to wchodzą i później, gdy wyciągamy zabawkę, to one w ogóle nie myślą o tym, żeby się z nami szarpać, tylko po prostu, żeby faktycznie jakby myślą o tym, wyrzuć mi z taką miną, pewnie też dobrze Wam znaną. Drugi punkt, druga przyczyna, która może do zabawy nie zachęcać, to są złe doświadczenia psa, czyli na przykład to, że nie dawaliście wygrywać psiakowi, albo to, że gdy był szczeniakiem, próbował gdzieś tam Wam, nie wiem, łapać Was za nogawkę spodni, czy za skarpetkę buta, czyli takie no, niedozwolone przedmioty, spotkał się z dość mocną reakcją nie. I gdzieś tam to się wygasiło, gdzieś tam to się przeniosło na po prostu wspólne takie bawienie się i noszenie przedmiotu. Może też być tak, że próbowaliście się bawić zbyt twardymi zabawkami, albo gdzieś na przykład, gdy pies był młody i wymieniał zęby, za mocne szarpnięcie spowodowało to, że gdzieś go zabolało w pysku, więc tego typu przyczyny jak najbardziej mogą rzutować na takie właśnie wygaszenie tej chęci do zabawy. Kolejna przyczyna może być taka, że zbyt dla wrażliwych psów zbyt blisko się bawiliśmy, czyli na przykład jakby w takim zbyt dużym nachyleniu nad psem, co wiele psiaków może po prostu źle znosić, ponieważ jest to wchodzenie w ich przestrzeń, jest to jakaś tam presja, nieświadoma, ale jest. Z innych przyczyn może być też tak, że każde zainteresowanie się psiaka, powiedzmy, zabawką kończyło się tym, że drugi psiak go gdzieś tam bił, więc też mu wygasił tą chęć do jakiegoś tam posiadania, do noszenia zabawki. Inne przyczyny mogą być też takie, że nasz psiak boi się świata zewnętrznego, więc jak wychodzi na tyle
czuję potrzebę kontrolowania całości, nie czuję się pewnie, więc po prostu nie w głowie mu figle. Inną przyczyną, ale też ze świata emocji, może być to, że po prostu jest tak podekscytowany nasz psiak środowiskiem zewnętrznym, że również nie myśli o tym, żeby podjąć zabawę, bo jest dla niego gdzieś tam zbyt nudna, zbyt przewidywalna czynność, a jednak świat zewnętrzny oferuje tak dużo dla niego różnych wzmocnień, że po prostu nie myśli w ogóle o tym, żeby się z nami bawić. Te ostatnie dwa punkty, czyli to, że pies jest zbyt lękliwy lub zbyt podekscytowany światem, możemy próbować rozwiązać w ten sposób, że zbieramy psiaka w najspokojniejsze miejsce, jakie możemy gdzieś tam w obwodzie znaleźć, zawsze w to samo, i budujemy tak zwaną bazę, czyli tam pokazujemy, że jest zabawa, że jest bezpiecznie, spędzamy tam trochę czasu, tak żeby faktycznie psiak się wyluzował. Możemy też używać do tego jedzenia w formie na przykład rzucania tam pojedynczych smaków, tak zwane wahadło, tak żeby go trochę po prostu pozachęcać, pokazać to, że jest fajnie w tym miejscu i bezpiecznie. Jak jeszcze możemy próbować się z psem pobawić? W dzisiejszym temacie chciałabym Wam pokazać zabawki typu damik, czyli taki piórnik miękki na zamek. Mogą też być zabawki tego typu, gdzie możemy wsadzić jedzenie na rzep. Także tutaj w zależności to, co uda nam się kupić, będzie odpowiednie. Wsadzamy do środka jedzenie i pokazujemy psu, że ten przedmiot jest atrakcyjny, ponieważ właśnie z niego można to jedzenie wyskubywać, gonić za nim. I gdy zbudujemy takie wysokie oczekiwania, że to jest taki fajny przedmiot, to łatwiej wtedy pies zaczyna łapać go w paszczę, gdzieś tam wchodzi w te emocje zabawy i ostatecznie lądujemy z tym, że szarpiemy się taką właśnie zabawką. Ostatecznie też tego jedzenia już w środku być nie musi. Proces może nam zająć kilka tygodni, kilka miesięcy, nawet rok. Także nie nastawiajcie się, że to będzie, nie wiem, trzy próby i nie widzicie rezultatu, więc się poddajecie. Nie, dajcie temu czas, wkręcajcie psa bardzo krótko, spokojnie, fajnie, żeby po prostu było mu miło. Starajcie się, możecie na początku próbować w domu takie schematy zabawy wdrażać mu, później właśnie w takim bezpiecznym, spokojnym miejscu. Także też nie próbujcie, gdy na przykład psiak jest zmęczony, gdzieś tam się wybiegał, wylatał, wygonił, wybawił, a my mu za chwilę oferujemy coś takiego, więc starajcie się, żeby jednak jakby czekać na takie momenty, kiedy faktycznie gdzieś tam on jest podniecony, że możemy faktycznie uzyskać wtedy sukces w postaci tego, że faktycznie pies się zainteresuje tym przedmiotem. Czyli raz jeszcze, kupujemy zabawkę typu damik, ja akurat mam taki Huntera, ale tutaj znajdziecie pewnie różne firmy. Może być też na rzep. Ważne, żeby była to fajna, miękka zabawka. Możecie też podłączyć taki damik do jakiejś linki, tak żeby ten damik jeszcze dalej był od Was, czyli żeby uniknąć tego właśnie trochę jakby gdzieś tam tej takiej presji nieświadomej przy zabawie. Ładujecie jedzenie, pozwalacie psu właśnie w aktywny sposób wyciągać to jedzenie. Czasem też rzucacie i udajecie to, że się ścigacie do tego, tak żeby troszeczkę na taką rywalizację, konkurencję też wejść, co może być dla większości psów bardzo atrakcyjne. Ale jeśli widzicie, że Wasz pies rezygnuje wtedy, nie chce odchodzić, to oczywiście rezygnujemy z tego i jedynie gdzieś tam w naszej ręce to ucieka, pies wyjada. Tak, żeby ten damik był źródłem fajnych emocji. I teraz ostatnia jeszcze rzecz, taka mała historia na koniec zachęcająca. Kiedyś, kiedy jeszcze w Warszawie prowadziłam podstawy agility, mieliśmy psiaka, który właśnie nie chciał w ogóle bawić się zabawką. Nigdy prawdopodobnie nie został nauczony, jak się bawić, więc dla niego ta aktywność nie istniała, możemy tak powiedzieć.
Więc właśnie w nagrodę za przebiegnięcie jakichś tam drobnych sekwencji, typu hopka, hopka, tunel, wyrzucała przewodniczka właśnie taki damnik z jedzeniem w środku, bo jedzenie było dla psa tego bardzo istotne. Psiak się tak nauczył, że te hopki, że fajnie, że może pobiec na końcu właśnie po swój damik, a później z miłą chęcią te jedzonko sobie tam w aktywnościach, czyli że właśnie uciekamy tym damikiem i sobie je konsumuje. Tak fajnie nam ten damik polubił, że później już mogliśmy rzucać tym damikiem pustym, ponieważ pies tak naprawdę biegł, bo jego ukochany damik tam biegnie, zaczynał nosić go, szarpać się tym damikiem z przewodniczką i jakby nazwijmy to odkrył, że taka aktywność jest bardzo fajna. Więc ostatecznie kurs ta przewodniczka skończyła z psem, który był totalnie już rozkręcony, wkręcony na zabawkę, który kochał się z nią przeciągać. A mało tego, damik dość szybko można było zamienić na zwykłą zabawkę, jakąś miękką, jakieś futerko, tak żeby faktycznie już jakby no, nie musieć tym damikiem się bawić, ponieważ przeważnie one są trochę delikatniejsze i szybciej się rozwalają, więc warto wtedy podmienić i ten schemat taki, który sobie wypracujemy przy tym damiku, podobne emocje, podobne ruchy, podobne właśnie zachowania, jakby podrzucać przy tym, jak zamienimy damik na zabawkę. To by było tyle na ten filmik. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli utknęliście z waszym psem w jakimś punkcie i nie wiecie, jak ruszyć dalej z zabawą, napiszcie o tym w komentarzach. Jeśli przepracowaliście właśnie w różny sposób to, że wasz pies nie chciał się bawić, a później właśnie dzięki waszej pracy zaczął się bawić, chętnie o tym poczytam, o waszych metodach, pomysłach, patentach. Podzielcie się w komentarzach. Trzymajcie się ciepło i zasuwajcie na trening, bo każdy trening przybliża nas małymi krokami do celu. Pa!